Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Ale najpierw przystanek, który się znajduje na prostej, czyli przystanek Katolkowa, który właśnie w tym miejscu widzicie. A tutaj nowe zielone torowisko tramwajowe, które jest też częścią przebudowy tramwaju na Kasprzaka, jak i również w tym miejscu znajdowała się komoda demontażowa TR4BM. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy był budowany odcinek metra do stacji Księcia Janusza od stacji Rondo Daszyńskiego, to właśnie w tym miejscu były wyjmowane i wyjmowane TR4BM. I wtedy też nie było tutaj tramwajów i niektórzy mówią, że wtedy można byłoby zrealizować tą inwestycję w ramach jednoczesnego wyłączenia ruchu i ja od razu odpowiadam, nie dałoby się tego zrobić ze względów logistycznych i biurokratycznych, oczywiście chodzi o papiery, o to, żeby musiała być to wspólna inwestycja metra warszawskiego i tramwajów wtedy, a wtedy tramwaj na Kasprzaka jeszcze był nie w aż takiej zaawansowanej etapach, jeżeli chodzi o prace projektowe, więc nie dało się tego zbytnio zrealizować. Owszem, można byłoby, wtedy nie bylibyśmy tego wyłączenia teraz z ruchu, ale tak się nie stało. A wyłączenie z ruchu jest na tym odcinku, ale już niedługo to się zmieni. Pewnie widzieliście tytuł, tramwaje wracają na Kasprzaka i powstają nowe jezdnie. Dokładnie tak to wygląda. W tym miejscu, jak widzicie, trwają ostatnie prace. Zdjęcia z drona są mniej więcej tam sprzed 2-3 dni. Są ostatnie prace przy połączeniu nowego z starym torowiskiem, nowych rozjazdów, które tutaj się znajdują, dzięki czemu tramwaje będą mogły pojechać w przyszłości dalej prosto na Kasprzak, ale póki co tutaj skręcić z Krynicką. I właśnie w tym miejscu, czyli po tym niezawygodnym, nikt nie lubi tego torowiska na Skierniewickiej, bo ani samochody, ani tramwaje nie są zadowolone z tego, że współdzielą ze sobą jezdnię. Ale tak to będzie przez najbliższy okres czasu. Przystanek Szpital Wolski Stary w tym miejscu tramwajowym niedługo wróci do swojego użytkowania, bo z ostatnich informacji, jakie uzyskałem dzisiaj, kiedy wyglądacie ten film, czyli w czwartek 29 grudnia, ten odcinek tramwajowy, który właśnie teraz widzicie, ma zostać ponownie oddany chyba po raz trzeci czy czwarty w ostatnich kilku latach. Aby zostać ponownie oddane do użytkowania na początku stycznia, czyli właściwie za parę dni. W pierwszym tygodniu prawdopodobnie stycznia już wrócą tramwaje. Nie udało się, aby to zostało oddane faktycznie jeszcze w starym roku, ale nie ukrywajmy, teraz i tak mało kto korzysta z komunikacji miejskiej, no bo jednak Sylwester i tak dalej, a teraz to się wszystko zmieni. Natomiast nowy przystanek Szpital Wolski to już nie będzie współdzielenie, a tak jak tutaj widzicie na wizualizacji, zupełnie nowy przystanek tramwajowy z podwójnym wejściem od frontu, od strony zachodniej, jak i od strony wschodniej. Tu jak widzicie, są dwa przejścia dla pieszych, po jednej i po drugiej stronie, dzięki czemu na przystanki tramwajowe będzie wygodne dojście. Aktualnie możemy zaobserwować, że nie ma oczywiście tutaj nowego torowiska poza rozjazdami w Skierniewicką i Wyprostą, ale mamy już bezpośrednio słupy od sieci trakcyjnej, które się pojawiły. Nie będzie to wyglądało tak jak wcześniej. Wcześniej tutaj, jak były tramwaje, słupy od sieci trakcyjnej nie były po środku, tylko były po bokach zainstalowane na latarniach. Teraz to jest zmienione, będą słupy po środku, dzięki czemu będzie ten ładny, charakterystyczny wygląd sieci trakcyjnej, jaki jest w Warszawie ogólnie zastosowany. Oczywiście nowych peronów jeszcze nie widać przystankowych. Nowy przystanek autobusowy jest, ale jedyne co w nim nowego jest faktycznie to jest krawężnik, bo pozostałe części to są jeszcze techniczne. No i oczywiście nowe jezdnie, które też w ostatnim czasie tutaj się pojawiły w ramach tej przebudowy. Tutaj jak widzicie jest stare torowisko jeszcze. To oczywiście jest element, oj przepraszam, który trzeba będzie przebudować i w tym miejscu wyłączyć to z użytkowania, jeżeli chodzi o ten przejazd. Ale do tego jeszcze czasu chwilę poczekamy, bo tutaj torowisko to tam zmienia swoją orientację i tamte tory też, nie ukrywajmy, przez ostatnie 20 lat nie były używane. A skąd o tym wiem? Za chwilę zobaczycie, jak dolecimy do kolejnego przystanku, czyli do PKP Wola Kasprzaka, bo tak będzie się nazywać ten przystanek tramwajowy i będzie bardzo dobrym miejscem przesiadkowym pomiędzy tramwajami, pociągami, no i autobusami już trochę mniej. Co warto podkreślić, jak widzicie, tutaj jest już wykop pod nowe torowisko, słupy od sieci trakcyjnej nawet się pojawiły, co mnie zdziwiło bardzo, bo nie spodziewałem się, że tak szybko się tutaj pojawią, biorąc pod uwagę, jaki jeszcze daleki jest proces zaawansowania prac na pozostałym odcinku, jeżeli chodzi o Redutę Wolską i nową trasę w tym miejscu. To jak widzicie, ostatnie miejsce, ostatni przejazd torowiska tramwajowego, tak to będzie wyglądać na wizualizacji, czyli całkowicie zielone torowisko wzdłuż gazowni Wola, przystanek będzie po tej stronie skrzyżowania, czyli nie będzie na rondzie, a tak to wyglądało jeszcze mniej więcej, no już teraz 23-24 lata temu, kiedy powstawała dopiero
jeszcze nie było właściwie, Ptymasy Tysiąclecia. Ptymasy Tysiąclecia, jak widzicie, to są te wiadukty aktualnie. To jest nowa trasa, no nie taka nowa, bo już ma ponad właśnie te 22 lata. Została dana do użytku i wtedy została zlikwidowana jedna ulica, na której był przejazd tramwajów stąd bezpośrednio, dzięki czemu mogły tramwaje jechać dalej w kierunku Bemowa. To zostało zlikwidowane wtedy, ponieważ ulica została zlikwidowana i tramwaje próbowały oczywiście od tamtego czasu już ponownie wyłączyć tutaj do ruchu, jednakże nie mogły tego zrobić, bo przy Prymasy Tysiąclecia, jeśli ktoś z Was widział, nie ma zbytnio miejsca, no chyba, że po środku mogliby to wstawić, ale tak się nie stało. Tutaj z kolei przy tych wielkich osiedlach, które się wybudowały jakiś czas temu, zaraz tutaj przy przystanku Ordona, no pojawiło się parę rzeczy. Nowe torowisko, głównie szyny poustawione na cegłówkach, one tu już są właściwie od miesiąca lub dwóch, nie jestem w stanie się połapać. Tak to będzie wyglądać, czyli oczywiście nowe zielone torowisko, ładne, piękne ścieżki rowerowe i tak dalej, i tak dalej. Przystanki tramwajowe tutaj będą zrobione tak sensownie. To znaczy, że będą, jeżeli przystanek jest umiejscowiony w takim miejscu, że może być dojście do niego z dwóch stron, czyli od dwóch przejść dla pieszych, to tak będzie zrobione. To jest akurat dobra zaleta, że już tego nie robią tak jak kiedyś, że wejście jest tylko i wyłącznie jeden na przystanek, nawet jeżeli obok jest blisko przejście dla pieszych. Tu w przyszłości po prawej stronie będzie połączenie jednego tramwaju do Wilanowa, czyli tramwaj pod Warszawą Zachodnią. Jednakże to jest tak daleko oddalone w czasie na budowę, ten odcinek właśnie po stronie Wolskiej, że nawet tam nie będę mówić, kiedy to będzie realizowane. I aktualnie tutaj nie są realizowane rozjazdy, nawet techniczne, aby można to było później połączyć. Tu już jesteśmy dalej, bliżej przystanku Reduta Wolska, gdzie jak widzicie jest nowa jezdnia ulicy. Ta nowa jezdnia będzie tutaj dwupasmowa, w tym miejscu się rozszerzy do trzech pasów i będzie się łączyć tutaj bezpośrednio z ulicą Wolską. To jest akurat bardzo dobre zastosowanie, ponieważ będą trzy pasy i wszystkie będą w kierunku Bemowa, czyli z tej strony będą skręcać w kierunku lewym, dzięki czemu, oj, przepraszam, całkiem dobry pozostanie tutaj ruch i przepływ. Oczywiście to nie będzie tak wspaniałe jak przejazd aktualnie drogą na dole, ale w myśl tego, że samochody powinny być wyprowadzane z centrum Warszawy, nie powinny się tutaj kierować do, tak bezpośrednio w to miejsce, to jest to według mnie całkiem dobre podejście, biorąc pod uwagę, że dzięki temu tramwaj tutaj naprawdę zyskają szybkie i bezpieczne połączenia. I teraz tłumaczę, czemu ta przebudowa jest tak ważna i do Was wszystkich osób, które skarżycie się, że właściwie to jest topienie pieniędzy, które właściwie, no bez sensu, tak? No bo ta inwestycja ile kosztuje? 205 milionów złotych, jest realizowana w 20 miesięcy, średnia prędkość to jest 24 km na godzinę, długość całej trasy to jest 3,5 km, 6 nowych peronów i 4 zmodernizowane perony przystankowe. I dla Was pewnie to jest oczywiste, że w ogóle to jest marnowanie pieniędzy i po co to jest realizowane. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tutaj torowisko po prawej stronie. Pomijając to, iż jeden pas tutaj, normalnie w ruchu, jest przystosowany do osób, które parkują, aby mogły pójść sobie tutaj do cmentarza, który się w tym miejscu znajduje. To jest to bardzo niebezpieczne miejsce, bo osoby, które tutaj zaparkują samochód, pomijając to, że parkują na jezdni, to później mają do przekroczenia torowisko tramwajowe, gdzie nie ma żadnej sygnalizacji świetlnej ani bezpiecznego przejścia właściwie, więc taki pieszy jest właściwie zdany na pastwę losu. Dalej, nowe torowisko tramwajowe będzie się znajdować właśnie tutaj na poziomie minus 1, jak widzicie. Będzie jechać środkiem jezdni i łączyć się dalej z torowiskiem, które będzie się znajdować na poziomie minus 1 z Kasprzaka. Owszem, zostanie zlikwidowany przystanek autotramwajowy w tym miejscu, cmentarz prawosławny, ale powstaną dwa w dwóch kierunkach przystanki dla autobusów. Nie wiemy na razie, jaki to autobus puszczą, ale będą jak coś. W tym miejscu też powstaną dwa nowe wiadukty nad trasą tramwaju, który będzie na minus 1. Jeden wiadukt trzypasmowy dla samochodów, które będą wjeżdżać z Kasprzaka w Wolską w kierunku Bemowa i drugi wiadukt pieszo-rowerowy, oczywiście oddzielnie, pieści i rowerzyści, też na tej relacji. Co warto podkreślić, to właśnie to bezpieczeństwo jest bardzo dobrze tutaj zapewnione dzięki takiemu zastosowaniowi. Mało tego, tramwaje z Kasprzaka nie będą miały żadnej sygnalizacji świetnej, zjeżdżając bezpośrednio stąd, jadąc w kierunku Bemowa, bo po prostu przejadą pod całym węzłem Reduta Wolska na poziomie minus 1 bez żadnej sygnalizacji świetnej, czyli z większą prędkością i oczywiście lepszą niezawodnością. Co warto podkreślić na sam koniec, przystanek tramwajowy Elekcyjna
gdzie dalej właśnie tutaj wzdłuż Wolskiej jest po prawej stronie torowisko, też jest nie najlepszym miejscem, bo tam tramwaj przejeżdża na drugą stronę całej jezdni, więc ma tylko i wyłącznie wytyczone jedną fazę, kiedy to może zrobić i to też nie jest długa faza w sygnalizacji świetnej, przez co to jest ograniczone. Tutaj przy samej redukcji Wolskiej, już przechodząc tego, co faktycznie widzicie, dużo się nie zmienia. Oczywiście jest przebudowane dalej przejście podziemne, wiem, że wam się nie podobają przejścia podziemne, ale tutaj akurat jest całkiem potrzebne, bo dzięki temu samochody, które już tutaj muszą jechać do centrum, nie będą musiały stać na tej sygnalizacji świetnej. A tutaj przejście podziemne już było wcześniej, co prawda te nowe będzie trochę obniżone i unowocześnione, ale to się tutaj właśnie w tym miejscu zmienia i to będzie całkiem dobrze zrealizowane. Niedługo też tutaj się zmieni organizacja ruchu, jeżeli chodzi o samochody. Widzicie, jest już tutaj nowa jezdnia w kierunku Woli, dalszej części, czyli w kierunku bardziej Śródmieścia. Tutaj będzie prowadzony ruch na razie pod prąd, ale później to już będzie całkiem dobrze zrobione, więc tak to wygląda. Tutaj macie dalej kolejny przystanek Przysławińskiego, gdzie już dużo się nie zmieni. Tutaj tego chyba będzie zlikwidowany przystanek autobusowy w tym miejscu, który jest aktualnie tymczasowy. Co warto podkreślić, to tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o niej, ale jeśli taki film ci podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale ja staram się wam jak najbardziej obiektywnie pokazywać te wszystkie inwestycje, ale kiedy widzę bardzo dużo komentarzy, które właściwie nie mają racjonalnego bytowania, to staram się też na nie odpowiedzieć. Chociaż nie będę ukrywać, że utrudnienia, jakie będą na nas czekały jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o komunikację szynową, będą dosyć duże, bo tramwaje nie będą jeździć przez jakiś czas w ogóle na Wolskiej. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!